Cześć. W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba poruszę może taki trochę nietypowy temat na prośbę jednego z widzów, który zaproponował, żeby zrobić odcinek generalnie o okularach dla pilotów, o tym, co pilot ma na głowie, czy okulary pełnią funkcję tylko przeciwsłoneczną. Więc o paru takich rzeczach opowiem. Poruszymy historię, a może ktoś z tego wyciągnie jakieś rady odnośnie nawet współczesnego latania. Początkowo latano na samolotach z otwartą kabiną, zatem pilot musiał być osłonięty od wiatru. Stąd się wzięły typowe, kojarzące się ze dawnymi lotnikami czapki pilotki. Czyli na przykład czapki tego typu, to jest taka pilotka najprostsza, jakiej używali również wtedy na przykład rowerzyści, czy też pilotki już nieco bardziej zaawansowane, takie jak ta. O, tu już mamy daszek, tu już mamy miejsce, gdzie można sobie zapiąć na to jakieś elementy łączności. Taka ciasno zapięta pilotka chroniła tutaj głowę, kark przed wiatrem, przed wyziębieniem. No i również podtrzymywała ochronę oczu, jaką pilot miał. Później te pilotki wyewoluowały do postaci hełmofonów połączonych już ze słuchawkami, no a finalnie do kasków. I tutaj czasami pojawiają się takie odnośnie kasków lotniczych pytania, takie trochę może czasami szydercze, a trochę biorące się z tego, że ktoś nie wie, o czym mówi. Jest takie głupie pytanie, po co piloci kamikadze zakładali kaski? I drugie pytanie, po co spadochroniarze zakładają kaski? No w przypadku pilotów kamikadze po pierwsze dlatego, że w kaski wbudowane były środki łączności, no a po drugie dlatego, że oni oddawali życie za ojczyznę w sposób godny, zatem w kompletnym umundurowaniu. No i zawsze mogło się zdarzyć coś, co udaremniło samobójczy atak, a co pilot mógł przeżyć. Jakieś awaryjne lądowanie, czy inne elementy potyczki w powietrzu, gdzie ten kask mógł pilota uchronić. Pilot kamikadze nie miał zginąć, ponosząc śmierć samą w sobie, tylko miał zginąć w określonym miejscu, atakując określony cel. A druga sprawa dotycząca spadochroniarzy. W większości ludzi może się tak wydaje, że skok ze spadochronem to się tak odbywa, że albo spadochron się otworzy i wszystko będzie dobrze, albo spadochron się nie otworzy w ogóle. No i faktycznie, jeśli by się on nie otworzył w ogóle, no to prawdopodobnie ten kask tutaj wiele nie pomoże. Ale oprócz tego są różne formy pośrednie. Może się spadochron otworzyć nisko dopiero nad ziemią, może spadochron się zaplątać i skoczek uderzy w ziemię z prędkością zbyt dużą, ale dającą szansę na przeżycie. Może skoczek uderzyć w przeszkodę, w element samolotu, może zderzyć się z ptakiem, z drugim skoczkiem, stąd też przed szeregiem tych obrażeń kask chroni. Co jeszcze piloci mieli na głowie w dawnych czasach, w czasach tych skórzanych pilotek, to jest taka również kojarząca się z lotnikiem romantyczna biel rozwianego szalika. Te szaliki były dlatego, że z jednej strony mieliśmy skórzaną pilotkę, z drugiej strony mieliśmy skórzaną kurtkę, taką nawet jeszcze wyższą niż ta moja, a pilot w czasie wojny cały czas się rozglądał, szukając, czy nie atakuje go samolot nieprzyjaciela. I żeby właśnie skóra na szyi nie ocierała się o skórę kurtki, no to było to, że tak powiem, amortyzowane, wyścielone tym najczęściej białym, powiewającym szalikiem. Również piloci oprócz pilotek często noszą innego rodzaju nakrycia głowy, czy to wojskowe, czy cywilne. I w lotnictwie cywilnym czapki, które noszą piloci liniowi, to są czapki inspirowane strojami marynarzy. Tutaj w ogóle warto wspomnieć o tym, że nomenklatura i umundurowanie linii lotniczych jest inspirowane czasami rejsów transatlantyckich, stąd na przykład podłogę samolotu nazywa się pokładem, dowódcę nazywa się kapitanem, duże lotnisko nazywa się portem lotniczym, lot samolotu nazywa się rejsem. Tutaj bardzo duże w tym rozwoju tej nomenklatury marynistycznej duża była rola legendarnych linii lotniczych Pan American, Pan Am. Linie Pan Am właśnie wprowadzały takie nazewnictwo, między innymi nazywając każdy ze swoich samolotów Clipperem na wzór nazwy konfiguracji żaglowania w żaglowcu. Jeden z typów statków to był Clipper, te żaglowce, które między innymi herbatę woziły. Każdy samolot linii Pan Am miał w nazwie Clipper. No to teraz kwestia okularów. Zaczęliśmy od czasów, kiedy to piloci mieli czapki typu pilotki i trzeba było chronić przed wiatrem oczy. No to zakładano okulary, lotnicze gogle tego typu. Wtedy mniej więcej tak taki lotnik wyglądał. No i to są okulary, które mają szklane szybki, które tutaj mają ze skóry czy z futra zrobione uszczelnienie i one stanowią doskonałą ochronę przed wiatrem. Ale kiedy to rozgląda się taki lotnik po niebie i szuka wroga, nadal, mimo tego, że ma takie okulary,
jest podatny na atak od strony Słońca. Jedna z taktyk już pierwszowojennych to była ukryć się jak gdyby w Słońcu. Patrząc pod Słońce wiele nie widzimy i z tamtej strony może na nas nadlecieć samolot wroga i dopiero się nam objawić, kiedy już będzie bardzo blisko i w pozycji korzystnej dla siebie do ataku. Nie było wówczas jeszcze okularów z przyciemnianymi szybkami. Takie okulary zaczęły się pojawiać dopiero gdzieś tam w późnych latach 20. i upowszechniły się w lotnictwie w czasie II wojny światowej. Wtedy też stosowano gogle, stosowano okulary przeciwsłoneczne. Co ciekawe, taktyka czy instrukcja postępowania była taka, że jeżeli wykonujemy lądowanie awaryjne, to należało te okulary zdjąć, tak żeby ewentualnie rozbijając się one nie pokaleczyły nam oczu, tylko żebyśmy je gdzieś tam mieli poza narządem wzroku. Jeżeli chodzi natomiast o okulary, których się obecnie używa do latania i jak takie okulary powinny wyglądać, no to na moim przykładzie zacząłem tak. Latać w okularach przeciwsłonecznych, one już mi się niestety połamały, ale one były bardzo dobre, które wyglądały w ten sposób. Ich główna zaleta jest taka, że są lekkie, że przylegają dobrze do oczu i że nie mają na dole ramki, w związku z czym nie wpływają one niekorzystnie na pole widzenia. Później, jak one mi się połamały, to przeszedłem do okularów takich. One niby są podobnego kształtu, również bardzo dobre szkła. No szerokie takie boki, które zapobiegają wpadaniu lewego światła tutaj od boku. Natomiast w nich mi się źle latało, dlatego że one mają po pierwsze grube bardzo ramki i jednak ta dolna ramka jest w polu widzenia, a po drugie one są tu na tyle szczelne, że w nich się dosyć pocą oczy. Czyli trzeba znaleźć jakiś kompromis. Niedobrym pomysłem są moim zdaniem okulary tego typu, ponieważ one są płaskie, one nie przylegają dobrze do oka i tutaj się robi taka przerwa, że jeżeli lecimy w przeciwnym kierunku niż Słońce, to Słońce świecąc z tyłu potrafi się odbić od powierzchni tych okularów, no i też oślepiać. Czyli to dobry pomysł nie jest. Więc postawiłem na najprostsze możliwe okulary z popularnej sieci sportowych sklepów, które wyglądają tak. One są dosyć elastyczne, kosztują 20 ileś złotych, więc nawet nie szkoda, gdyby to gdzieś tam spadło czy się rozdeptało. One są podobne do tych pierwszych, może trochę gorsza jakość szkieł, ale w nich mi się latało bardzo dobrze. Zwłaszcza na szybowcach, kiedy to trzeba to ściągać, chować do kieszonki, potem zakładać. Później znowu na lotnisku mamy ubrane, jak coś hangarujemy, to trzeba zdjąć, jak podczepiamy linę, trzeba zdjąć, bo nie widać. Tak więc takie okulary, które tam gdzieś łatwo można wrzucić, no to jest dla mnie dobry pomysł do latania szybowcowego. Natomiast finalnie najlepsze okulary, jakie są moim zdaniem, jakie mi najlepiej służą, to już jest też kwestia i do szybowca i przede wszystkim do samolotu, to są okulary, które wyglądają tak. I to są okulary, one trochę kosztowały, ale zdecydowanie było warto. I przede wszystkim czym się cechują? Są lekkie. Mają niewielkie ramki, w związku z czym nic tutaj złego nie mam w polu widzenia. Przylegają do oczu na tyle mocno, że nie wpada nigdzie lewe światło, ale z drugiej strony są na tyle luźne, że są przewiewne i tutaj oczy się nie pocą. Kwestia jeszcze jest ich zauszników. Te zauszniki są na tyle cienkie, że w momencie, w którym zakłada się słuchawki, to ten element, który mamy tutaj, czyli ten taki żelek, może teraz mówię trochę głośniej, ale one dość dobrze wyciszają, ten element żelowy, który ma zapewnić nam tutaj szczelność, dobrą jakość łączności i wyciszenie szumu silnika, nie jest odkształcany przez te okulary i dalej te słuchawki są szczelne. A ponadto można te okulary w kryzysowej, że tak powiem, sytuacji, czy w razie zmiany warunków unieść w ten sposób, może to głupio wygląda, ale mam w tym momencie dobrą widoczność bez przyciemnienia, a te okulary w żaden sposób mi tutaj nie spadają. A propos spadania okularów, ale to chyba przy jakiejś akrobacji czy przy jakichś agresywnych wyczepianiach się z wyciągarki szybowcem, to jeszcze czasami warto sobie dokupić taką gumkę, która te okulary trzyma z tyłu i wtedy one nie spadają. No i ostatnia kwestia związana z tymi moimi ulubionymi okularami to jest kwestia szkieł. Te szkła przede wszystkim mają, nie wiem czy to tu będzie widać, zaraz pokażemy lepiej, mają szkła, które są tak zwane gradientowe, czyli przyciemnienie tych okularów zmniejsza się i ciemne są na górze, jasne są na dole. Jeżeli lecimy samolotem, no to w kabinie raczej zawsze jest ciemno, rzeczy są matowe, tam nie powinno być refleksów światła, dlatego obserwując chmury, niebo, słońce, mam
obszar przyciemniony, natomiast kierując wzrok na dół na przyrządy, mam obszar mniej przyciemniony. To nawet w samochodzie jest przydatne, ale w samolocie jest o wiele bardziej wyraźne. W związku z czym takie gradientowe zaciemnienie jest bardzo dobrą sprawą. I co więcej, jeszcze okulary o odpowiednim zaciemnieniu z dobrymi szkłami bardzo ułatwiają obserwację chmur. Te chmury robią się bardziej kontrastowe i wyraźniej widać, jak te chmury się budują. Dobre okulary też umożliwiają już obserwację takich pojawiających się na błękicie nieba kłaczków bardzo wstępnej fazy budowania się kumulusa, co jest ważne przy szukaniu noszeń termicznych podczas lotów szybowcowych. Jeszcze jest kwestia polaryzacji szkieł. Ja akurat mam z tym doświadczenia raczej dobre, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że okulary, które mają polaryzację, mogą źle współgrać z osłoną, z oszkleniem kabiny, jeżeli w nim jest już polaryzacja, ponieważ podwójna polaryzacja powoduje takie zjawisko, którym jest pojawienie się tak zwanych prążków mory, czyli takiego wzorka na szybie, który nam zaburza widzenie. I to w tych okularach dosyć często widzę, na przykład patrząc się na tylne szyby samochodów nowoczesnych. Tam te prążki mory widać. W samolocie mi się to generalnie nie zdarzyło nigdy. I polaryzacja również może niekorzystnie wpłynąć na obserwację na przykład wyświetlacza na szybie typu HUD, head-up display, albo może w ogóle zaburzyć jakość odczytu z ekranów ciekłokrystalicznych. Tak więc tutaj kwestia indywidualna, czy ten stopień polaryzacji, który mamy z urządzeniami, których używamy, współgra, czy też nie. Następna rzecz, którą piloci często mają, zwłaszcza piloci wojskowi czy piloci wykonujący loty wysokościowe, to jest maska z tlenem. Tam jest podawany, jak sama nazwa wskazuje, tlen lotniczy, czyli tlen suchy, który nie zamarza na znacznych wysokościach. Niedotlenienie może wystąpić z racji rozrzedzonego powietrza już na wysokości 1500 metrów. Niektórzy ludzie mogą mieć objawy, no a na wysokości rzędu 6000 czas tak zwanej aktywnej świadomości wynosi u człowieka kilka minut. Dlatego na wysokościowych lotach, w zależności od wysokości, od stopnia hermetyzacji kabiny, jeśli jest ona hermetyzowana nie stuprocentowo, no to dobiera się odpowiedni przepływ tlenu. Mamy maskę z tlenem. I tutaj ta maska w początkowych latach ich stosowania, czy nawet jeszcze później, już w czasach po zimnej wojnie, to były maski, które nie miały wbudowanej łączności. Dlatego możemy czasami zobaczyć na starych zdjęciach czy filmach, to samo dotyczy załóg czołgów, że mają na szyi taki paseczek z dwoma kółeczkami naklejony i to jest laryngofon. To jest urządzenie, które działa tak jak mikrofon, tylko nie zbiera wibracji tutaj z miejsca, gdzie ja mówię, tylko zbiera wibracje tutaj z drgań w obszarze dróg oddechowych w okolicy samych strun głosowych. Jeżeli przyłożymy sobie zwykły mikrofon tutaj, no to też on będzie wzmacniał to, co mówimy. Więc takie laryngofony też były do pewnego czasu stosowane. No i dopiero nowoczesne systemy to są systemy, w których mamy hełmy mające wbudowane szkła przeciwsłoneczne i to najczęściej kilka do wyboru, które mają wbudowaną łączność, maskę z tlenem, wejścia do noktowizji i wszelkie rozbudowane systemy. No i takie hełmy też są często miejscem do popisów artystycznych. Tu mam co prawda kask motocyklowy, to jest kask, który już ma ze 20 lat, go kiedyś sam pomalowałem, ale jest też inspirowany bitwą o Anglię. Tutaj mamy flagę Anglii i napis Polska pierwsza do walki, walczyła pierwsza na tych wlotach powietrza. Z boku jest podpisane, że to mój kask. No i tutaj mamy samoloty, mamy Messerschmitta, mamy jakiegoś tu Junkersa zestrzelonego, pokazanego. Mamy Focke-Wulfa, znak dywizjonu 303. Z tyłu mamy tutaj Spitfire'a na tle płomieni. Zaznaczone znaki Luftwaffe jako 5 zestrzeleń, że to as lotnictwa. No i na górze taka nieco artystycznie rozwiana szachownica polskiego lotnictwa. To jest kask, który już mówię, ma ze 20 lat, ja go sam pomalowałem. Jako młody człowiek jeździłem w tym jeszcze na motorynce, no obecnie to już ciężko to ubrać na jakiś jednoślad, ale generalnie jest ciekawa pamiątka, także piloci wojskowi również często na kaskach mają swoje barwy. Taka ciekawostka, no mam nadzieję, że parę rzeczy tutaj wyjaśniłem, zwłaszcza jeśli ktoś zaczyna karierę lotniczą, to te moje przygody z wybraniem okularów, mam nadzieję, okażą się przydatne. Także dziękuję za uwagę i zapraszam już na kolejny odcinek Zabytków Nieba, który się niebawem pojawi, który również, jego treść jest inspirowana prośbami, które pojawiały się w komentarzach do dotychczasowych filmów. Także dziękuję za uwagę i pozdrawiam w środku sezonu lotniczego. Do zobaczenia.